Siemano widzowie, z tej strony Kajo i dzisiaj nietypowo, bo witam was już po challenge'u, a nie przed tak jak zawsze. Byłem dzisiaj pierwszy raz w życiu na hotpot, zjadłem całkiem sporo jedzenia. Możecie w komentarzu wpisać, ile dokładnie kalorii zjadłem, kto będzie najbliżej tej liczby, dostanie ode mnie serduszko oraz z giga koksem. Ja sam nie wiem, ile zjadłem do końca kalorii, ale nieważne. A właśnie, pochwa się widzą, że już była toaleta grana mocna. A no tak, ogólnie to po całym jedzeniu po prostu poszedłem do toalety i autentycznie pierwszy raz w życiu miałem sytuację, że robiłem dwójkę na małysza, ale to nie był taki małysz typowy, czy wiecie, no nad kibelkiem tak, nie? Ja autentycznie zgięcie tutaj po biodrze, ręce do przodu i tak o. Nie? Także sprawdzajcie dobry materiał, zostawiajcie lajka, suba, komentarz i widzimy się potem. Piona. Jak się nazywa chiński zawodnik karate? To pewnie znacie. Jajami o matę. Oczywiście ja się nie śmieję z osób pochodzenia azjatyckiego oraz żadnego innego. Ale przyszpilował pod. Także wchodzimy sobie. W ogóle bardzo to fajnie wygląda, bo tutaj macie jakby nie wiem, ogródek, ale on jest zabudowany i są te palniki, nie? Ale my mamy i tak stolik w środku, także no idziemy do środka po prostu. Na początku wybieramy dwa buliony albo cztery. One są gotowane w pociołku w środku stołu. Ja zawsze polecam dwa buliony ze względu na to, że jest więcej miejsca, wygodniej się wszystko gotuje, szczególnie na początek. Mamy do wyboru mięsne w trzech stopniach ostrości, wegański, pomidorowy tak samo w trzech i grzybowy jest tylko łagodny. Później z kolejnej strony w karcie wybieramy sobie talerzyki. Mogą być poszczególne pozycje, możemy sobie też tworzyć listy. One są wspólne na stolik i są nielimitowane, więc cały pobyt można sobie u nas je domawiać. Mamy dostępny również bufecik z przystawkami, rzeczami na słodko i przekąskami. Wszystko jest w cenie, wszystkim można się częstować. I najważniejsze sosiki. Sosy sobie tworzymy sami, według gustu albo według recepturek. One są na trzeciej stronie w karcie. I tak naprawdę to jest wszystko. Patrzcie, jak to wygląda. Tutaj jest tyle rzeczy do wyboru. Co? Ja nie wiem, sam wziąć. Dobra, pani odebrała zamówienie, zamówiłem dosłownie wszystko, także spoko, nie? Dobra, idę robić sosik teraz. Nigdy takiego czegoś nie robiłem. Biorę miskę i tam wybieramy składniki różne. Co, no ale pierwsza rzecz do tego, do sosu. Tak. Do sosu sojowy, no. Ile tego? Już. Okej. Aleks, kucharz. Operator, kucharz. Dobra, to ja ci mówię, tak. Teraz jest mój czas. No, mało. Mało, dobry? Dobra. Tak, no daj całą to. No dobra. Nie. Okej, jest, okej. Trochę bez szczypru. No ja lubię. Mogę... Ty, to jest szczyper, to jest cebulka. Dawaj dalej. Dobra, okej, wezmę sobie jeszcze szczyper, no. Tego ja nie... Poja, jedna. To nie. Wydaje ci się, to jest niedobre. Wydaje ci się. Nie, biorę to. Dzieciaku. Dobra. A, weź tak. Tego małą, małą łyżkę tego weź. Nie. To weź w takim razie tego orzechowego. Jego jest w ogóle mało, więc zakładam, że pewnie jest dobry. A do sosu sojowego na pewno będzie pasować. Daj więcej. Tak? Dawaj. Daj więcej. Dobra. Powróciłem miskę. I co? Dawaj teraz. Hoisin jest dobry. Chociaż nie, bo to jest sojowy mocny. To weź czosnek. I czosnek. Ale tylko trochę... Nie, ten. Troszeczkę tego czosnku. O. I co? I gdzie to zamieszyć? Fasolowego teraz? Też daj, bo jest zajebisty. Tak? Nigdy fasolowego nie jadę w ogóle. Dobra. No i gut. I teraz muszę to wymieszać, tak? Wydałaś się do te sosy? Co? Wydałaś się do te sosy? No, ja nie wiem. No, ja... tutaj pokracznie, ale coś no, ja się po prostu... Dobra, raz zdrowie to panowie. Dzięki. Pokaż, co dziś zrobił. Spróbuj. No łyżką. Ostre, ale dobre. Dobre, serio, git. Chcesz się spróbować? Masz. Chuj. Słone. Tak nie powiem ci... Ale do mięsa dobre będzie. Mięsa będzie dobre, no. Ej, do mięsa będzie zajebiste. Mogę tam rękę włożyć, czy nie? Włóż. Palca. No włóż palec. Spierdalaj. Co to jest? To jest wołowina? Serio, nie wiem, co to jest. Naprawdę nie wiem, co to jest, ale wygląda dobrze, nie? Tu jest tofu na pewno. A nie, może być boczek, no. Tu są owoce morza jakieś. Ja w ogóle nie wiem owoców morza, jak coś to jest dla mojego operatora, bo ja nie przepadam. To są jakieś pulpeciki, też masno wyglądają. Makarony i tam jest są warzywka. Warzywka to są git, to jest je warzywka. A jakie nastawienie do całego challenge'u? Nie wiem, jestem podekscytowany, bo nigdy nic takiego nie jadłem, a przede wszystkim chcę zobaczyć, ile tego zjem, nie? Bo to jest dla mnie najciekawsze. Tutaj gdzieś wam wyskoczy po mojej prawej stronie kaloryka, jakby z każdym produktem, jaki zjemy, będzie się plusowało, nie? Kalorie.
Pierwsza porcyjka, o. Nie umiem jeść pajeczkami. Dobre. S. Trzeci talerz, tofu i mięso, trzeba białko nabić. S. To jest czwarty talerz, wiesz kto ma ten drip, bratku. Teraz sobie wziąłem już makaronik i pierożki, bo mięsa zjadłem dużo i chciałem trochę przełamać smaki, więc weźmy pieroga. Twój stary na wakacjach all inclusive. No ale ja nie wiem, który to jest talerz, Alex. To jest siódmy. Nie jest siódmy, jest piąty albo szósty, nie to pamiętam. Szósty. Ogólnie to jest kozackie. Nie wiem, co to jest, ale jest bardzo dobre. I parówka. Przepraszam bardzo, mogę pani pieroga, ale jestem obrzydliwym starym zwyczajcem. Nie jest stary. Dokładnie, no. Gdzie jest moja szkoda? Ile tego było? Trzy? Trzy mięsa? Trzy mięsa, no. Tak mi? Teraz jemy wegańsko. Tofu i jakiś makaron ryżowy. Co to jest? Nie, to nie jest makaron. Ja nie wiem, co to jest. To jest skórka z tofu. Skórka z tofu. Który to jest talerz? Ósmy albo siódmy? Nie pamiętam. Który? Nie wiem, siódmy albo ósmy. Nie pamiętam, naprawdę. Widzowie, napiszcie w komentarzu. Wcale ta liczba się nie wyświetla po mojej lewej stronie. Wcale. Ale napiszcie w komentarzu. Co tego nabrać? O. Dziwnie się patrzą na nas. Teraz będę jadł makaronik. Niam, niam. Pełny już, nie mogę. Ale dobre jedzenie, tylko naprawdę jestem pełny, bo zjadłem chyba z 9 talerzy. Jeszcze mam całe mięso tutaj. Jeszcze mam do zjedzenia tyle mięsa. I tu. No ale co nie ma, że boli, jemy dalej, nie? Odczucia. Odczucia? Ale... Ty się oprócz tego, że jesteś pełny. No to stary, ja nie mam się mówić. Dobra? Dobra, który bulion lepszy? No ten ostry. Ty się tutaj teraz są pomieszane, bo ten pan był ten sam. Czy nie? Tak. No, no ale ostry był lepszy, bo ja lubię ostre. Następne wyzwanie to pizza al forno 4,5 miliona z kolei z Kobyla, bo 5,5. Razy 10. Tak, 10 pizz, co? I w szpitalu potem wyląduje i zabawa. Całego. Dobra, czas na przerwę, robimy test słodkości w skali od 1 do 10, jak bardzo jestem UW. No to jest całkiem dobre. Jak to wygląda, pokaż. Proszę. ASMR, ASMR, ASMR. Mam dość, widzowie. Najadłem się. Dobra widzowie, zjadłem dużo. To są talerzyki wszystkie, zostało mi tyle mięsa, to jest 1,5 talerzyka, więc mimo wszystko i tak poszło mi całkiem nieźle. Myślę, że to jest około 5-6 tysięcy kalorii łącznie, ale wszystko jeszcze będzie podliczone. Oczywiście to nie są dokładne wyliczenia, tylko tak
mniej więcej, nie? Także nie miejcie problemu. Ja idę się jeszcze przejść, bo trochę muszę żołądek rozruszać. Mam ochotę zrobić kupę. Wcale nie widzę was, widzowie. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Elo!